O, moi kochani, wszyscy ci, którzy walczą do tej pory, walczą jeszcze z tymi present continuous i jakby do tej pory ciężko im idzie, jakby wyłapanie tych różnic, pamiętajcie po prostu o naszej platformie. I tu robicie tak, wchodzicie sobie w gramatykę. Macie tych lekcji tutaj naprawdę od groma, ale idziecie sobie do Present Simple. Słuchajcie, tu macie okieneczko Present Simple i tu jest teoria. Czyli ja, jak sobie tutaj uruchomicie, siedzę sobie w takim okieneczku i przemawiam. Dzień dobry, dzień dobry. I tu macie po prostu, zobaczcie, wszystko, jak się buduje, kiedy się stosuje i tak dalej. Po prostu jest wszystko. I teraz, jak sobie pójdziecie dalej za ciosem, to macie zadania do Present Simple. Wchodzicie i jest mnóstwo zadań. Później jest, jak rozwiązywać, macie teorię do Present Continuous, okay? Zadania do Present Continuous, okay? I jak rozwiązywać zadania w Present Simple i Continuous, nagrane wideo, jak po kolei, po prostu co z czym się je, gdzie, jak się łączy i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę ważne, bo. Wiecie, możemy w kółko gadać i gadać i gadać, a jak raz a porządnie tej teorii nie zrobicie, to będzie wam po prostu troszkę ciężej. A przecież nie o to chodzi. Dobra. Słuchajcie, lecimy teraz do. Bartek, ty nigdzie nie idziesz, tylko ty tutaj słuchaj, uważasz, bo my teraz idziemy do prezentacji z organizacji czasu, słuchajcie. Czyli sobie zaczynamy dzisiejsze zajęcia. Także ja już witam wszystkich bardzo serdecznie na wychowawczej naszej, cotygodniowej edu wychowawczej. I dzisiaj sobie mówimy o organizacji czasu. I teraz, kochani, tak. Organizacja czasu. W ogóle co to jest? Czekajcie, tu fryz chociaż zrobię, dobra, już jestem. Organizacja czasu. I teraz to będzie dzisiaj będzie krótko. Dzisiaj będzie krótko, ale naprawdę na temat. Dlatego, że wszyscy mamy mnóstwo zadań, okay? Czyli wszyscy mamy po prostu mnóstwo różnych rzeczy do robienia i do końca nie wiemy, jak je rozplanować w tygodniu, żeby nam to wszystko zadziałało. I teraz słuchajcie, czy wy macie w ogóle, kto z was prowadzi jakiś kalendarz? Boże, proszę mi tu napisać. Kto ma kalendarz? Ja, dobra. Bartek nie ma. No, Bartek. No, a Krzyś? Czy ktoś ma? A może kto ma kalendarz i używa? O, bo to jest jeszcze. Słuchajcie, to jest jeszcze istotne. Kto ma i używa? Dobra. Krzyś ma, a używa? Taki kalendarz, gdzie macie napisane, jakie macie lekcje, treningi, i tak dalej, i tak dalej. Czy to gdzieś jest? Na biurku. Dobra. No to ci. Okej, okay, no dobra. Ja mam zapisane, co mam robić. No to do. O, Arek ma zapisane, co ma robić. Dobrze. Emilka ma kalendarz. Dobra. Ciekawa jestem, czy używa jeszcze do tego wszystkiego. Słuchajcie, jest to taki komentarz, że mi się nie chce albo coś tam. Aha, tylko lekcje w piórniku. No to połowa sukcesu. Dobrze, że chociaż wiesz, jakie masz lekcje. Że z kropką. No słuchajcie, z tą organizacją tego czasu to jest tak, że. Ona jest generalnie na waszej głowie, bo teraz tak, jeżeli wy się sami nie zorganizujecie, to wy możecie po prostu mieć pretensje do całego świata, rodziców, nauczycieli, babci, ciotki, wujka, dziadka i tak dalej. I możecie obwiniać cały świat dookoła, że jesteście tacy biedni, po prostu, że tyle macie do roboty, jesteście tak niezorganizowani, ale tak naprawdę, słuchajcie, tak naprawdę, no to kto jest odpowiedzialny za tą waszą codzienność? No kto? Kto za szkołę, kto za lekcje, kto za dodatkowo? Kto za to, czy wy jesteście przygotowani, czy wy nie jesteście przygotowani? No wy, no pewnie, że wy. I teraz słuchajcie, trzeba by zostawić to marudzenie na boku, że coś tam nie idzie, nie wychodzi i tak dalej. Ta mama, jasne, Arek. Nie mama. Bartek, ty tu zostajesz, bo my tutaj robimy plan tygodnia. Słuchajcie, nie mama i tak dalej, tylko my. I teraz słuchajcie tak, można, słuchajcie, tak sobie wiecie, żyć z dnia na dzień i tak dalej. No jakoś to będzie, coś tam się będzie toczyło, wiesz. Ale czy to ma do końca sens? No to ja nie wiem, czy to ma do końca sens. Bo słuchajcie, jeżeli się nauczycie tej organizacji czasu, jakby tak od razu, i od razu sobie nauczycie się planować dni, tygodnie i tak dalej, to wam po prostu w życiu dorosłym będzie dużo, dużo lepiej. Bo się okaże, że macie w sobie po prostu jakby takie, wiecie, wytrenowane nawyki,
I one naprawdę w życiu jakby pomagają funkcjonować. W takim życiu, pamiętacie, jak mówiliśmy sobie na pierwszych zajęciach, żeby było kawałek, jakby, żeby każdy z kawałku tego naszego torta był realizowany. Czyli żebyśmy mieli czas na szkołę, żebyśmy mieli czas na pracę, żebyśmy mieli czas na jedzenie zdrowe, żebyśmy mieli czas na kumpli, żebyśmy mieli czas na nasze zainteresowania i tak dalej. I teraz, moi kochani, tak, nie ma co tu płakać, tylko trzeba się ogarniać. Pierwsza rzecz, sprawy tygodnia. Taka kartka, proszę Państwa, powinna być przyczepiona do jakiejś tablicy ogłoszeń nad biurkiem, a jak się nie ma tablicy ogłoszeń, to przyczepiona na szafę. I taka kartka wydrukowana na jeden tydzień, taka kartka. I teraz co? Idziemy do szkoły i się okazuje, że mamy jakieś kartkówki, sprawdziany, po prostu w ogóle nie ogarniamy, ile tego jest, gdzie to jest i tak dalej. A tutaj zobaczcie. Robimy tak. Patrzymy sobie na dziennik elektroniczny, co tam jest napisane, albo w nasze notatki w zeszycie i mamy napisane, że mamy na przykład sprawdzian z historia, nie? Historia poniedziałek na przykład, nie? A że mamy biologia we wtorek, ok? I teraz tak, jak sobie tu wypiszemy wszystkie te sprawdziany kartkówki, powiesimy, no to przynajmniej już wiemy, że mamy to do ogarnięcia, ok? No wiesz, może być terminarzu w Librusie, tylko czyli pytanie, ile razy do tego zaglądasz, to po pierwsze, a po drugie, jak się ma wydrukowane, przepisane na tablicy ogłoszeń, to wali po oczach tak, że wreszcie się człowiek zastanowi, jak tu wykroić z tego torta dnia kawałek na to, żeby się przygotować, okej? Teraz tak, lektury, czyli jak mamy zadane jakieś lektury, o Maja pisze, cześć, cześć Maja, jak mamy zadane jakieś lektury, no to piszemy, że tu mamy, nie wiem, jakiegoś tam Bolka Lolka, czy tam coś innego, nie? Lolek, albo jakąś lalkę, czy tym podobne rzeczy, jakieś Harry Pottery i tak dalej. Piszemy, że mamy je do przeczytania, przeczytania. No i tu, kochani, o, proszę, ta Martyna ma tutaj jakieś niziołki. Tutaj jak sobie piszemy, tylko ja tak piszę niezgrabnie, ale jak się to wydrukuje na A4, to naprawdę jest miejsce. Czyli możemy sobie napisać, co my tam mamy, plus do kiedy, czyli na przykład 12.10, żebyśmy widzieli, kiedy my mamy do zaliczenia daną rzecz, ok? No i teraz, moi drodzy, spotkania. No wiadomo, że nie samą nauką żyje człowiek i że mamy zaplanowane, na przykład tutaj możemy sobie napisać, że to jest pierwszy tydzień, na przykład miesiąca 10, czyli pierwszy tydzień października, nie? I mamy spotkania. No i teraz mamy jakiś kumpli. Ciągle nam brakuje czasu na to, żeby się z nimi spotkać. Wiecie, czasami to jest tak, że wymyślimy, o, jutro byśmy się, o, Emilka ma w pustyni, w puszczy, o matko, to grube. Nie mamy się jak z tymi koleżankami spotkać. Informujemy rodziców, żebyśmy chcieli, wiecie, na ostatnią chwilę. Rodzice nie chcą się zgadzać i jest po prostu w kółko to samo. I teraz tak, jak jedynka na sprawdzianie, dobra, no to pierwszy tydzień weźmiemy, tydzień, okej, okay? A jeszcze możemy sobie tu namalować uśmiech i wtedy nie będzie. Dobra, spotkania, czyli planujemy, że z Zosią, dobra, Zosia, że widzimy się we wtorek albo na przykład sobotę, dobra, albo sobotę. No i teraz, jak już wiemy, że z Zosią widzimy się w sobotę, to wtedy negocjujemy, żebyśmy chcieli, prawda? Prosimy tu rodziców o to, żebyśmy chcieli wygospodarować trochę czasu, żeby się tam z Zosią zobaczyć. No i mama mówi, no dobra, dobra, jakoś się to zorganizuje. Jeżeli chcecie tych spotkań z kumplami, to wystarczy tym rodzicom powiedzieć wystarczająco wcześnie, że za tydzień chcielibyśmy zrobić to, to, to i to, albo spotkać się z tymi, z tymi, z tymi. I uwierzcie mi, że na pewno rodzice znajdą jakiś taki, wiecie, moment, żeby wam w tych spotkaniach jakoś tam pomóc. No dobra, no ale teraz jest jeszcze cała taka część związana z tym, co się dzieje w domu. No bo wiecie, śmieci się same nie wynoszą, sam się dom nie odkurza, skarpety same nie lądują w koszu na śmieci, gary same się nie zmywają i tak dalej. I teraz słuchajcie, na pewno uwierzcie mi, wiem to z doświadczenia, że jak się o dom dba, jak wszyscy dbają o dom, wiecie, jak każdy ma jakiś obowiązek i wszyscy dbają o dom, to po pierwsze, ten dom jest. Dzień dobry, Rafał. Ten dom jest po prostu dłużej czystszy,
Okej. Na pewno rodzicom jest o wiele, wiele przyjemniej i naprawdę, naprawdę jest im o wiele przyjemniej, jak się nagle okazuje, że o dom dbają wszyscy, nie tylko mama albo tata, albo mama i tata, tylko się nagle okazuje, że na przykład jest, tak, żyje trzech domowników, czterech, pięciu, sześciu, ile was tam jest w domu, że oni wszyscy żyją i że oni wszyscy w tym domu jakby się angażują w to, żeby ten dom po prostu wyglądał jakoś tam fajnie, schludnie i tak dalej. Także słuchajcie, pomoc w domu można przegadać z rodzicami, co by byście mogli robić w zakresie tego, żeby w domu pomagać. Czy to będzie zmywarka na przykład raz dziennie? Zmywarka, okej. Czy to będzie odkurzanie, czy to będzie, nie wiem, śmieci, okej? Śmieci. I tutaj można, tak, plastiki na przykład, śmieci, plastiki, zmywarka, można odkurzać, można, nie wiem, wymyć łazienkę, no przecuda można robić, naprawdę się dla każdego coś znajdzie. O, Gabi mi tu napisze, co robi w domu. Dodam, że jeszcze jest ogród, no ale teraz się jesień robi, także będzie mniej roboty w ogrodzie. Ten, kto ma, a kto nie ma ogrodu. O, wyjść na dwór z psem na przykład. O, albo pies, okej. Okay. No, ale taki porządny spacer, a nie tak dookoła drzewa i z powrotem. Czyli słuchajcie, tutaj jeszcze sobie tak myślimy, co to zrobić, żeby w tym domu pomóc, okej? Okay? I sobie rozpisujemy, że w tym tygodniu chcemy zrobić to, 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 to i to. I teraz słuchajcie, jest taka ważna rzecz, a mianowicie woda. I teraz tak, przy takim kalendarzu, jak mamy taki kalendarz, słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale tu mi się tak rysuje, że brzydko mi się rysuje. Ruch to zdrowie, tak jest. Dobrze, że mamy Ciebie, Arek. Ja po prostu jestem przeszczęśliwa, że my Ciebie mamy, bo Ty zawsze po prostu tutaj nam powiesz na sportowo, w zdrowym ciele zdrowy duch i tak dalej. Dobra, słuchajcie, tu jest woda. No i teraz tak, nie wiem, czy wy wiecie, że są nawet takie specjalne aplikacje do tego, żeby wpisywać, ile wody się wypiło, czyli takie aplikacje, które po prostu pomagają, wiecie, tak jakby monitorować to, ile wody się pije, dlatego że picie wody po prostu jest niesamowicie istotne, naprawdę niesamowicie istotne. Taki nawet, wiecie, większość Polski to może pić w ogóle kranówę. No jak nie kranówę, to tam pijecie jakieś wody mineralne. Ale zobaczcie, tu macie 5 szklanek, okej, okay, 5 szklanek, dlatego że minimum te 5 szklaneczek dziennie powinniście wypić. I tu możecie sobie odklikiwać, nie? O dobra, w poniedziałek wypite, wypite, wypite. Tylko nie po prostu jakieś, wiecie, słodkie, bo słodkie się w ogóle nie liczy. Słodkie w tym się nie liczy. To jest tylko woda, żeby to było jasne. To jest woda, czyli to, ile wody pijecie. No i teraz tak, jak już mówimy sobie tutaj o wodzie, o tym, co się pije, jak się pije, no to zwróćcie też uwagę na to, co się je. No bo wiecie, jak już zaczynamy się ogarniać, a po to tu jesteśmy, zaczynamy się ogarniać, po prostu wszystko nam tu idzie do przodu i tak dalej. Wiodę z miodem i z cytryną może być, tak jest. Jak się zaczynamy ogarniać, no to nie tylko patrzymy na to, jakby wiecie, tu ustalamy sobie już harmonogram, sprawy tygodnia, ale po prostu się żywimy w McDonaldzie. No nie, zaczynamy się ogarniać, słuchajcie, całościowo, dobra? Wszyscy chcemy być po prostu fajni, mądrzy, zdolni, więc musimy nad tym trochę popracować. Zupa dużo ma wody w sobie, także zupa może być, ale zupa to nie woda, znaczy zupa okej, ale oprócz zupy to tu masz jeszcze te 5 kubków, okej? Czyli każdy powinien te 5 kubków po prostu dziennie wypić. Ja mówię 5 kubków wody, nie ma, 5 kubków wody. Dobra, i teraz kochani, czyli sprawy tygodnia. Jak sobie tak ogarniemy, słuchajcie, na takim kalendarzu, on będzie dla Was dostępny, bo ja go tam dam, podlinkuję, że będzie można go pobrać, więc sobie będziecie mogli go pobrać albo wyślę Wam mailem. Takiego PDF-a będziecie mogli sobie w domu wydrukować i po prostu go uzupełniać, taką kartkę. Tylko pamiętajcie, że taka kartka to jest 1 tydzień. 1 tydzień, czyli sprawdziany na 1 tydzień, lektury takie, które są akurat obowiązkowe, albo te, co będą, więc już można zacząć je czytać, nie czekać na ostatnią chwilę. Spotkania, czyli po prostu już tutaj obczajamy z kumplami, kiedy byśmy się chcieli spotkać. Pomoc w domu, czyli co zrobimy w danym tygodniu oprócz takich standardów i woda. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, moi kochani, ja nie wiem, czy wy tu widzicie, poczekajcie, ja sobie tutaj sprawdzę. Tak, widzicie.
Druga rzecz to jest plan zajęć, czyli teraz tak, wypisujecie sobie tutaj, jakie tam macie lekcje. Możecie sobie oczywiście wydrukować taki plan tam z Librusa, UONE, tam jest UONE, co wy tam macie, jakie tam macie dzienniki elektroniczne, możecie, ale możecie sobie też powpisywać sami, a możecie sobie zrobić taki plan, że tutaj sobie wpiszecie zajęcia dodatkowe na każdy tydzień, kiedy, w jakich godzinach macie zajęcia dodatkowe, ok? Czyli mamy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i tak dalej. Standardowy plan, a tutaj na przykład się nam wkrada, słuchajcie, weźmiemy tu jakiś niebieski, żeby nie było jak sprawdzianie na czerwono. Na przykład tutaj mamy angielski ta, i godziny, nie? Tam na przykład 16, 17 i tak dalej. A na przykład tutaj mamy szachy, a tu mamy tenis. I tak dalej, ok? Czyli tutaj sobie wypisujemy zajęcia dodatkowe. Jeżeli ktoś będzie chciał, oczywiście może skorzystać z tego formularza, a jak nie, to można sobie stworzyć, słuchajcie, samemu nawet sobie tam na kartce, wiecie, namalować, jak leci, nie? Czyli zajęcia dodatkowe rozpisujemy. No i super. Zajęcia dodatkowe. I teraz, moi kochani, jest po prostu czysty szał. Dlatego, że czekajcie, ja wam tu pokażę. Dobra. I teraz o co tu chodzi? Czy wam się tu przeniosło? Już przeniosło się. Dobra. Okej. Czy widzicie plan dnia? Plan dnia, bo mi się tutaj coś przycięło. Tak, dobra, okej, super. I teraz zobaczcie tak, żeby być dobrze zorganizowanym, ale ja mówię, wiecie, jak wam zależy, nie? Bo jak wam nie zależy, no to choćbym tu mówiła, że to jest super pomysł i w ogóle rewelacyjny, to nic z tego nie będzie. Musi wam zależeć. Jeżeli wam zależy, żeby się tak, wiecie, ogarnąć i żeby po prostu wiedzieć, mieć zaplanowane, wiedzieć, co robić i tak dalej, no to robicie tak. Patrzycie sobie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Ja mówię do piątku, dlatego że ja na przykład wyznaję taką zasadę, że jak mamy sobotę i niedzielę, to te soboty i niedziele to one powinny być takie, wiecie, trochę zchillowane, nie? Czyli już tam ten plan może się nam, już mamy inne rzeczy, możemy sobie wtedy poplanować, nie? Albo sobie zrobić na weekendy osobne rzeczy, żebyśmy no nie byli tacy, wiecie, pospinani cały tydzień, nie? Bo to wszyscy to po prostu stresie, bo coś tam, nie? No tak, Gabi, jak ty mówisz, weekend przesypia, ja się wcale nie dziwię, bo wy macie naprawdę sporo tego wszystkiego, więc ja się absolutnie nie dziwię, że wy w weekend śpicie albo odsypiacie. Słuchajcie, plan dnia, zobaczcie, jaki rewelacyjny, pobudka. No i możecie sobie ustalić, na przykład, że się budzicie o godzinie, powiedzmy, 6. Upsi, rusza się. 6. Okej? Okay? 6 na przykład, a niektórzy, tam jeden mój uczeń wstaje, słuchajcie, jeden mój uczeń wstaje w ogóle o 5 chyba, bo o 6 już jest na basenie i pływa. Także słuchajcie, jest czat. Na przykład pobudka, że jest o 6, nie? Ale może być na przykład 6:30, 6:40, no każdy ma tam jakiś plan. Wpiszcie sobie taką pobudkę albo ustalcie sobie taką pobudkę, żeby wam wystarczało czasu na wszystko, nie? Żebyście się po prostu nie martwili, że za chwilę tutaj, wiecie, że za chwilę coś nie wyjdzie, albo znowu będziecie w pośpiechu, albo ktoś będzie krzyczał, że ciągle pospiesz się, coś tam, kurtka i tak dalej, nie? Więc pobudka. Później mamy sprzątnięcie pokoju, haha, słuchajcie, co to znaczy sprzątnięcie pokoju? To znaczy, że jak rano wstajemy i z pierwszych zajęć wychowawczych, to wy już wiecie, co my robimy zaraz po tym, jak my wstajemy? Słuchajcie, my rano po prostu ścielimy. Okej? Nie mogę tu pisać, bo mi się rusza. Ścielimy, okej? Ścielimy łóżeczko. Sprzątnięcie pokoju, czyli po prostu ścielimy łóżko, sprzątamy na biurku jakieś tam graty swoje i tak dalej. Po co? Kto mi tutaj pamięta z pierwszych zajęć? Z pierwszych zajęć, kto pamięta? Jakiego rodzaju ludzie wstają rano i ścielą pokój? Dobrze, aby to był dobry cały dzień. Bardzo dobrze. Wszyscy ludzie sukcesu, tacy, którzy wiecie, odnieśli sukces, wojskowi i tak dalej, oni po prostu bardzo dobrze, Maja, świetnie, że to pamiętasz. Wszyscy ludzie sukcesu, po prostu pierwsza rzecz, którą robią, to jest wstają i ścielą łóżko.
Dokładnie. To jest właśnie to, że jakby już stajecie, robicie porządek, ścielicie te wasze łóżka, ogarniacie ten pokój, biurko, to tam, to siamto. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że wracacie po prostu po szkole, zorani, po prostu po 6 sprawdzianach już i 50 kartkówkach i tak dalej, i po prostu wchodzicie do pokoju, a tam syf. No to, no tak, no nie wiem, masakra. Słabo, no właśnie, nie? Wchodzicie w pokoju po prostu, a tam skarpety, stare śniadania, po prostu niezjedzone sprzed 3 tygodni, strugaczki, resztki ze strugaczki, z temperowania ołówka na dywanie, kupa sierści psa, łóżko wykotłowane. Kiedyś któraś mama opowiadała o tym, orle gniazdo na dywanie. Kto wie, co to jest orle gniazdo? Jedna mama, uwielbiam po prostu to powiedzenie, orle gniazdo, czyli tak jak się dzieci rozbierają, najczęściej chłopcy się rozbierają, jak stoją w pokoju, ściągają majtki, spodnie, skarpety na raz i zostawiają to, i zostawiają, i idą sobie dalej, nie? I idą sobie dalej. No, no, dokładnie, Arek, już nie chciałam tego mówić, ale po prostu jestem absolutnie zachwycona tym powiedzeniem orle gniazdo. I tak te orle gniazda po prostu zostają, ok? Zostają w pokoju i mama wchodzi po prostu zawał, bo po prostu orle gniazdo tu sprzed 2 dni, orle gniazdo tam sprzed 4 dni i tak dalej. Przyznać się, i bodziany się osiedlają, tak jest, przyznać się, kto tu zostawia orle gniazda. Albo takie w pół orle gniazda. A, no właśnie. No, o tak, tak, właśnie, znam taki. Czasem po prostu pół orle. O, pół orle, tak, ja znam takich, co pół orle, albo takich, co na przykład już ten orzeł taki był na wylocie, że tak, tylko jeszcze tylko jedna nogawka tylko została taka wyciągnięta, więc pół orle gniazda też jak najbardziej znam. Więc dlatego, jeszcze raz powtórzę, dlatego to sprzątnięcie pokoju jest po prostu ważne, bo teraz sobie wyobraźcie sobie siebie tak, w szkole po prostu masakra, 7 sprawdzianów, nie? Już macie 7, już jest maraton, 50 kartkówek, po prostu zlał, deszcz was zlał, jesteście cały przemoczeni, głodni, wchodzicie do pokoju, otwieracie drzwi, a tam wszystko posprzątane, pachnie, kwiatków dużo, czyściutko, łóżko zaścielone, biurko posprzątane. Jezu, no szok. No i co? Ale super. No właśnie, słuchajcie, to nawet po takim ciężkim, nawet po takim ciężkim dniu, po prostu jak się wchodzi i się dokładnie, aż się chce do domu wracać. Gabi, pięknie to powiedziałaś, naprawdę, pięknie, bo właśnie to o to chodzi, żeby do takich domów wracać, ale moi kochani, te matki i ci ojcowie wasi, to oni nie dadzą rady za wami po prostu sprzątać albo się z wami wykłócać, żeby orle gniazda znajdowały się w pralni albo w pralce, albo w koszu na brudną bieliznę. Więc nie po szkole. Aha, walę się na łóżko po szkole. No dobra, czyli Arek, jak jest łóżko zaścielone, pachnący pokój, to po prostu jak się człowiek tak położy, to aż mu jest przyjemnie. A nie, że się kładzie, a tu talerz go uwiera, widelec mu się wbił w łydkę, albo jeszcze nie wiadomo co, i kubków tysiące nastawianych, nie? Więc moi kochani, rano wraca i jestem zadowolona z czystości. No właśnie. No właśnie, trzeba, kochani. Po prostu jak się wraca, to do domu po tych lekcjach to jest po prostu 100-kroć lepiej, jak się wchodzi do czystego domu. Jeszcze jak po obiadem pachnie, to już w ogóle jest po prostu genialnie. My coś wiemy na ten temat, nie? Dobra, słuchajcie, jak już mamy te orle gniazda, że tak powiem, ogarnięte wszystkie, to idziemy na śniadanie. Jemy śniadanie. I teraz tak. Ja wiem, że część z was to pewnie tych śniadań nie je, albo je typowa kobieta, no dzięki. Słuchajcie, aha, nie, bo tu tak. Słuchajcie, tu mamy śniadanie i teraz tak, ja do was po prostu apeluję, żeby każdy to śniadanie zjadł odżywcze, dlatego że wy jak idziecie do szkoły, słuchajcie, wy czy chcecie, czy nie chcecie, to jest
jesteście w takim wieku tak zwanego dojrzewania, czyli po prostu zaczynacie kanapki. No i dobrze, zaczynacie rosnąć. I teraz tak, albo będziecie się nażerać słodkościami, no i tutaj tam, no, później dentysta odbierze, albo jakiś tam inny lekarz, no albo po prostu sami w siebie będziecie inwestować i sami za siebie będziecie odpowiadać. I teraz tak, mama wam oczywiście świetnie pomoże, na pewno będzie zachwycona, jak będziecie jeść pełnowartościowe śniadanie, a nie jakieś tam, wiecie, na jednej nodze, albo się wykłócać, że w ogóle nie trzeba, nie? O, płatki owsiane z jabłkiem, super. Kanapki, płatki, ekstra. O, tutaj ogórek i szynka, tosty z szynką. No i pięknie, do szkoły kanapki, bardzo dobrze. I tu tak jest, tu zabieramy do szkoły kanapki i teraz tak, możecie sobie jakiegoś snaka wziąć do szkoły albo coś, natomiast jakby, słuchajcie, takie jedzenie jakby z domu, ono naprawdę jest mega ważne, dlatego że, jeszcze raz wam powtórzę, że wy jesteście w okresie dojrzewania, wszyscy już po prostu rośniecie. I teraz sobie wyobraźcie siebie, bo to tak jest najłatwiej, wyobraźcie sobie siebie, że jakby w tych kościach, w tych mięśniach i tak dalej, że całe to wasze ciało jest zbudowane z tego, co wy jecie. No więc jeżeli wy jecie chipsy, jeżeli jecie jakieś czekolady, jeżeli popijacie to tylko Coca-Colą albo jakimiś innymi słodkimi, albo jakieś buły takie, wiecie, słodkie jakieś, paskudne i tak dalej, więc jak wy tym się najecie i sobie wyobrażacie, że po prostu jesteście takimi, wiecie, chodzącymi po prostu słodkościami, w sensie w środku, no to powiem wam, że to słabo. A jak sobie wyobrazicie siebie, że jesteście po prostu tak, tu marchewka, tu brokuł, tu kalafior, tu szynka, tu kawałek mięsa, tu ryż, tu makaron, tu kasza jakaś dobra, od czasu do czasu czekoladka, no to słuchajcie, no to po prostu od razu wiadomo, że się ma taki power do działania. Więc ten power do działania, on się znikąd inąd nie weźmie, jak po prostu z... o, ja nie pamiętam kiedy. No i bardzo dobrze, Emilka, bo to właśnie o to chodzi, żeby nie pamiętać. Żeby takich rzeczy nie brać i żeby po prostu pilnować, co się je. Żeby też w tyłek nie szło, jak nie trzeba. Dobra, i teraz mamy, słuchajcie, mycie zębów. No to teraz tak, albo myjemy, albo po prostu na starość wydajemy na dentystę, proste. No to słuchajcie, wasz wybór. Ja nie będę tutaj nic więcej mówić, wasz wybór. Albo po prostu dbacie teraz o jedzenie i o zęby, no albo po prostu później będziecie starsi, będziecie dorośli i wtedy się zacznie wycieczka po dentystach. No ale to już szkoła. Idziemy do szkoły, to tutaj sobie możemy napisać, na jakie godziny idziemy do szkoły. Później mamy obiad, słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby ten obiady były odznaczone i żebyście po prostu obiady pięknie, ładnie zjadali. Czas na zadania domowe. Świetnie by było, gdybyście wracali ze szkoły, jedli obiad i po prostu od razu mieli czas na zadania domowe. Dlatego, że tu jeszcze będziecie, wiecie, rozpędzeni, jak sobie machniecie te zadania domowe, czyli na przykład sobie tutaj, nie wiem, półtorej godziny sobie przeznaczycie na przykład, albo godzinę po szkole, po obiedzie, na zadania domowe, no to po prostu jest rewelacyjnie, bo już ze zrobionymi zadaniami możecie iść, już kończymy, Arek. Możecie iść po prostu na zajęcie dodatkowe i później już macie czas wolny. No ale jak się nie da, 1,5 godziny to za mało. No to Maja, to trzeba tutaj sobie to pomaglować trzeba. Bo ja dałam tak, że jest, widzisz, wraca się ze szkoły, je się obiad, ma się czas na zadania domowe, później ma się zajęcia dodatkowe. No można mieć na przykład w ten dzień, a w te dni już nie mieć i mieć święty spokój. No ale jak się ma codziennie coś, no to trzeba tym jakoś tam, wiecie, to jakoś trzeba tak sprytnie pozamieniać, nie? No i jak się wchodzi z zajęć dodatkowych do domu, albo tak, trzeba tym jakoś tam posterować, albo zajęć dodatkowych do domu, albo no już ma się tam jakiś czas wolny, to ten czas wolny może też zaplanować. I też można się z rodzicami dogadać, że ten czas wolny na przykład wynosi, nie wiem, 30 minut albo godzinę, albo nie wiem, 40 minut, albo 15 minut i też można sobie zaplanować, co my tu robimy. Czyli czy my jesteśmy zainteresowani muzyką i chcemy na przykład tutaj posłuchać muzyki, albo na przykład chcemy tutaj pograć, albo co my tutaj chcemy robić, czy chcemy się przespać, tak jest, to jest nasz czas wolny. I my musimy z rodzicami się dogadać, co my w tym czasie wolnym chcemy robić, ok? I teraz zobaczcie,
Jeżeli wy przedstawicie rodzicom, a i tu jest jeszcze lektura w łóżku, pamiętajcie o tym, że po prostu codziennie trzeba przeczytać chociażby jedną kartkę. Chociaż jedną kartkę trzeba przeczytać. Wszyscy, wszyscy jak jeden mąż. Więc teraz, moi drodzy, tak. No, mycie zębów, oczywiście, tu jeszcze kolacja i mycie zębów, oczywiście. Tak, żeby ubywało, chociaż. Czekajcie, ciach. Okej. Okay. Słuchajcie, ja chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli wy macie taki plan dnia i wy sobie to jakby rozrysujecie, coś tam sobie pozamieniacie kolejnością, co kiedy robicie i tak dalej, i wy jakby usiądziecie z rodzicami i z nimi przegadacie ten plan. I pokażecie im, że macie tak, to robicie, to robicie, to robicie, to robicie, a tutaj chcecie mieć, przepraszam, swój czas na, nie wiem, cokolwiek. I powiecie im, teraz chcę robić to, teraz chcę robić to, to jest mój czas wolny. Uwierzcie mi, że jak dobrze pogadacie, to w tym czasie wolnym będziecie robić, co chcecie. Jeżeli reszta będzie ogarnięta tak jak trzeba. No bo jeżeli wy się będziecie tarmosić, że chcecie grać na komputerze albo cokolwiek innego, a po prostu wchodzi się do waszego pokoju, a tam same orle gniazda, no to nie wiem, jaką by trzeba było być mamą, żeby po prostu zaakceptować myśl, że będziecie grać, a tu z boku po prostu wiecie. No, orle. Same orle i bociany. Same orle i bociany. Więc to się tak nie da. Trzeba coś z siebie dać. Żeby, dobra, Krzysio, możesz negocjować. Trzeba coś z siebie dać, żeby tutaj po prostu, żeby tutaj się coś fajnego też dla Was zadziało, żebyście po prostu coś z tego dnia mieli. I teraz, moi drodzy, tak, jak widzicie, tych planów jest tutaj sporo, bo mieliśmy plan dnia, czyli tutaj ciach, 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 do zrobienia. Plan zajęć, czyli szkoła plus zajęcie dodatkowe, kiedy co jest. I teraz też możecie sobie zwrócić uwagę na to, czy te wszystkie zajęcia, które macie, czy one są potrzebne, czy który, z których może chcielibyście zrezygnować. A może się okaże, że jak zaplanujecie to wszystko, to wtedy się okaże, że kurczę, że możecie coś jeszcze porobić, albo nie, że to jest jednak kiepskie, nie? Jak to rozplanujecie i ponegocjujecie, to ja myślę, że tutaj wiecie, naprawdę sporo jesteście w stanie osiągnąć. No i sprawy tygodnia, to jest po prostu mega ważne. Te sprawy tygodnia są mega ważne, bo to po prostu pokazuje, co jest do roboty na cały tydzień. No, Emilka ma Babington. I super. Kochani, ja wam tylko nie obiecuję, że dzisiaj, ale może się uda jutro. Udostępnię wam taki plan. Może go jeszcze trochę podrasujemy, może coś tu jeszcze pododajemy do tego planu i tak dalej, tak żebyście mogli sobie go wydrukować i czy tam no, na kolejne tygodnie drukować i po prostu zacząć sobie planować te wasze tygodnie. I zobaczycie, że jak tak sobie poplanujecie, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, a miesiąc. To wam wejdzie w nawyk naprawdę sporo fajnych rzeczy i się okaże, że jak jest ten tydzień poukładany, to się okaże, że właściwie wszystko można w nim zmieścić. A to właściwie o to chodzi, żeby wszyscy byli zadowoleni. Słuchajcie, ja wam powiem tylko tyle, że ja bez planu to bym w ogóle zginęła. Okej? Okay? Ja bym zginęła. Więc to jest tak, że to jest. Co ci mama nie pozwoli? Arek, daj spokój. Ponegocjujemy z mamą. Później zrobimy warsztaty dla rodziców. Pokażemy im, że jak wy macie takie plany, to oni muszą negocjować. O, słuchajcie, możemy się dogadać. Co to tylko wy macie tutaj robotę robić? Rodzice, z rodzicom też zrobimy warsztaty. Słuchajcie. Co jest ważne, niesamowicie ważne jest, to już tak wam na koniec powiem, niesamowicie ważne jest to, żeby planować z wyprzedzeniem, czyli planować tydzień do przodu, czyli macie rozplanowane, co się dzieje każdego dnia do przodu, czyli macie w swojej głowie taki spokój i takie bezpieczeństwo, że aha, dobra, ciach, 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 nie? Że to jest wszystko poukładane. Ale dla waszego takiego, wiecie, dla takiej waszej świadomości, niesamowicie ważne jest to, żeby kładąc się spać, żebyście wiedzieli, co się jutro zadzieje, żebyście wiedzieli, jaki wy macie jutro plan. Ale to się dotyczy też szkoły, czyli żebyście pilnowali tego, kiedy macie jakie sprawdziany, kiedy macie jakie kartkówki, kiedy macie jakie lekcje i tak dalej, i tak dalej. Ja wam życzę niesamowicie dużo spokoju, który nastąpi po tym, jak zaczniecie planować.
Okay. Także za dzisiaj Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo fajnie, że byliście, naprawdę super. I moi kochani, przygotuję dla Was taki PDF z takim kalendarzem i będziemy działać. Także całusy, całusy, całusy i miłego tygodnia. Pa, pa, pa. No, już koniec. Krzysiu, jadę do domu. Pa, 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 pa. Nie mogę się z wami rozstać. No, pa, 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 pa. Cześć, kochani, cześć. No, już koniec. Dlaczego koniec? O, jak fajnie. Aż sobie zrobię zdjęcie. Goodbye, 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 goodbye. Jak się rozłączyć? Już was rozłączam, już tylko nie mogę się rozstać, bo wy się tak żegnacie, wy tak się żegnacie, po prostu wspaniale, że wiecie, tak sobie jeszcze patrzę i tak ocieram łezkę. Fajnie, pa, 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 lecę.